Jestem Wesoły Romek, zbuduję z Tobą domek. Odwiedź Składy Budowlane Wesołek. Styropian Fasada Ekspert o grubości 10 cm za jedyne 6 zł 50 groszy za płytę. Materiały budowlane Wesołek. Wysoka jakość w rozsądnej cenie. Pora rozpocząć weekendowy przegląd wydarzeń. Paulina Sadowska-Owczarek, witam Państwa i zapraszam. Dla mnie mają szóstkę, mówi nam Jan. To jest tragedia i wstyd dla Polski, uważa Bożena. We wtorek 25 października minął rok od momentu, jak Prawo i Sprawiedliwość wygrało z miażdżącą przewagą wybory parlamentarne i od razu zabrało się za tak zwaną dobrą zmianę. Jak 12 pierwszych miesięcy rządów PiS-u oceniają Kaliszanie? Zdania, krótko mówiąc, są bardzo podzielone. To była euforia. Ówcześni kandydaci na posłów, senatorów, lokalni działacze i sympatycy Prawa i Sprawiedliwości spodziewali się sukcesu, ale sami zaskoczeni byli jego skalą. Jednej partii zaufało tylu Polaków, że zdobyła większość w Sejmie, a co za tym idzie, może bez większego problemu przeforsować niemal każdą zmianę. Jaką ocenę po 12 miesiącach sprawowania władzy wystawiają PiS-owi Kaliszanie? Rok temu Prawo i Sprawiedliwość wygrało wybory. Jak panie oceniają rok ich rządów? No ja bardzo dobrze. Ja jestem zadowolona i szczęśliwa. A ja nie, ja wręcz odwrotnie. No nie, Marylko. To jakiś konflikt tutaj. To może panią najpierw zapytam, dlaczego pani jest zadowolona, z czego konkretnie? No ale wszystkie, które mamy teraz 500+, dostało, tyle rodzin dostało. Jednak dla tych najbiedniejszych to jest taki plus, jak nie wiem. Co, no jeszcze co można, no podatki jednak też zaczynają coś z podatkami robić i bardzo dobrze, żeby nie mieli ci najbiedniejsi tak samo jak ci, co dużo zarabiają. No jest dużo takich spraw, co jednak PiS robi. No. Ja jestem zadowolona z tego, bardzo, bardzo zadowolona, że ta partia rządzi, że wygrała i... A pani z kolei myśli inaczej. Mnie się nie podoba sposób, w jaki postępują. To mi się nie podoba. Za dużo jest zamieszania, bo takich no, obraźliwych słów nieraz, kłótni. To mi się nie podoba bardzo. To powinno być na jakimś poziomie, wymaga się w końcu od naszych władz, prawda? Proszę pani, pół na pół, pół na pół. Czy mi się lepiej żyje? No nie umiem się za bardzo określić, ponieważ jestem chorą osobą, jestem po wielu operacjach, jestem na rencie chorobowej. Nie wiem, chciałabym, mam dużo dzieci, aby moje dzieci miały lepiej. No wydaje mi się, no ja byłam za tym, żeby wygrać, żeby wygrało Prawo i Sprawiedliwość. No i mam taką nadzieję, że będzie lepiej. Ostatnio podpadło. Czym? No, głosowaniem przeciwko życiu. Rok temu PiS wygrało wybory. Jak pani ocenia rok ich rządów? Bardzo źle. Tylko pani tyle powiem. I powinni iść dawno wszystkie te stare gady na emeryturę. A co konkretnie źle? Co się pani nie podoba Proszę najbardziej? Panią, nie podoba mi się w ogóle cały układ w państwie. To wszystko, co mam do powiedzenia. Tak samo mi się żyje, ale rządy mi się nie podobają. Dlaczego? No nie podobają mi się po prostu. To nie jest, nie wiem, to po prostu jest samowolka taka, moim zdaniem. Oni mają większość, nic inne partie nie mogą, nie mają nic do rządzenia, także, wie pani co, to chyba w żadnym państwie tak nie ma, żeby jedna partia rządziła całym państwem. Jak pan ocenia rok ich rządów? Na szóstkę. Czyli bardzo dobrze, jest bardzo pan zadowolony. Zadowolony. A co pana najbardziej cieszy, zadowala? No cieszy mnie to, że zmniejszyło się bardzo bezrobocie, że młodzi ludzie nie będą musieli wyjeżdżać z kraju, będą mieli pracę w Polsce. Ja nie jestem za tą opcją. Nie głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość i chyba ich głosy są tylko kupione tym, że wypłacają te pieniądze, 500+. Tragedia. Dlaczego? Jednym słowem.
No, łamią wszelkie zasady demokracji. No, ogólnie wstyd wszędzie. Wstyd poza granicami naszego kraju, wszędzie. No, nie jest tak, jak powinno być. No, dali te po 500 zł na dzieci i uważają, że to wszystko. No, na pewno wygrali tym, że zrobili projekt 500+. I myślę, to jest pod powodem i ich sukcesem największym. To dobre posunięcie, pan myślę, z tego jest to zadowolony, akurat, korzysta? Nie, osobiście to akurat niekoniecznie, natomiast na pewno wiele osób, dla których taki zastrzyk gotówki jest naprawdę pokaźnym zastrzykiem. Czyli jaką ocenę by pan wystawił od jedynki do szóstki? Pół na pół, no bo wiele innych rzeczy mi się nie podoba. Czasami się denerwuję, ale staram się nie myśleć o tym. Po prostu jest mi to zupełnie obojętne. Nie żyje mi się lepiej, ale jeszcze żyję. Zostały zlikwidowane przez rząd PO-PSL. Teraz Prawo i Sprawiedliwość je reaktywuje. Posterunki policji wracają do małych gmin. Symboliczne wskrzeszenie 6 wielkopolskich jednostek z udziałem premier Beaty Szydło, ministra Mariusza Błaszczaka i komendanta głównego policji nadinspektora Jarosława Szymczyka odbyło się w środę rano w Godzieszach Wielkich. Posterunek policji w Godzieszach Wielkich został zlikwidowany 6 lat temu. Odtąd przestępstwa i inne niepokojące sprawy mieszkańcy musieli zgłaszać albo w komisariacie w Opatówku, albo w komendzie w Kaliszu. Wyrażaliśmy wielokrotnie niezadowolenie z powodu tego, że policja będzie u nas przypadkowo i przelotem. Więc gdy w kwietniu zaoferowano mi, że są szanse na odtworzenie tegoż posterunku, przyjęliśmy to z wielką aprobatą. Posterunki policji wracają do 3 gmin powiatu kaliskiego, do Godzież Wielkich, do Blizanowa i Liskowa. Jednostki odtworzone zostaną także w Lubaszu, Drawsku i Nowym Mieście nad Wartą. Dziś kierownicy reaktywowanych posterunków odebrali symboliczne klucze od premier Beaty Szydło i ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, rząd, którym mam zaszczyt kierować, po prostu przywraca obywatelom państwo. Ta zła tendencja, która była przez naszych poprzedników rozpoczęta, zwijania państwa, to znaczy likwidowania właśnie w takich małych miejscowościach instytucji państwowych, posterunków, urzędów, również i połączeń komunikacyjnych, czyli wykluczanie tych społeczności. Jak wskazywała premier, poprzedni rząd zlikwidował ponad 400 posterunków. Teraz PiS sukcesywnie je przywraca. Chcemy, żeby każdy mógł się czuć bezpiecznie, aby każdy miał świadomość tego, że ważne sprawy dla niego może załatwić u siebie, po prostu u siebie w gminie, u siebie w okolicy. Mariusz Błaszczak zaznaczył, że bezpieczeństwo to jeden z priorytetów rządu PiS i obecna władza nie zamierza na nim oszczędzać. Przywracamy posterunki na podstawie rozmów z ludźmi, na podstawie konsultacji społecznych. Te konsultacje początkowo miały charakter rozmów z samorządami właśnie, rozmów z organizacjami pozarządowymi. To był pewien etap. Teraz ten etap został przekształcony w konsultacje przy pomocy mapy zagrożeń bezpieczeństwa. W uroczystości wziął udział również komendant główny policji, nadinspektor Jarosław Szymczyk, który zadeklarował, że polska policja będzie konsekwentna w byciu blisko ludzi. Deklaruję również, że ci policjanci, którzy dzisiaj odebrali klucze, kierownicy posterunków, będą konsekwentnie dążyć do tego, aby wszyscy mieszkańcy tych małych gmin mogli mówić z pełną świadomością: jesteście naszą policją. Wizytę premier Szydło obserwowało kilkudziesięciu mieszkańców Godzież. Wszyscy cieszą się z przywrócenia posterunku. Pięknie, niech to będzie. Proszę panią, bo tu jest Godziesze bardzo słynne, są z tego i kolarze, i policja. Ja tu mieszkam naprzeciwko. To ja będę się czuł teraz bezpiecznie, mocno bezpiecznie, mogę spokojnie spać. A coś to pana bezpieczeństwo burzyło? Jakie tutaj zdarzenia pana niepokoją? Nie, raczej nie, trochę za szybko jeździli, a tak to wszystko w porządku. Dobrze, że będzie, no, bo był daleko, Opatówko przedtem był, a teraz będzie tu bliżej, to powinien być przede wszystkim. A pani co na ten temat myśli? No, ja uważam, że zwiększy się bezpieczeństwo. My tu mieszkamy w takiej ciasnej zabudowie, i czasem takie różne wybryki młodzieńcze się pojawiały i dotyczące prędkości.
no, hałasu, a teraz to będziemy bezpieczniejsi. W jednostkach w Godzieszach i Liskowie pracować będzie po 5 policjantów, w Blizanowie 6. W nielegalnym domu schronienia w Wolnicy nie ma już żadnego z pensjonariuszy. Większość osób trafiła do placówek na terenie całej Wielkopolski. Kilka jest w szpitalu i po hospitalizacji zapadną decyzję o tym, dokąd trafią. Ośrodek prowadzony przez Kościół Starokatolicki RP to tylko jeden z wielu funkcjonujących w szarej strefie. A założyciel domu schronienia w Wolnicy, a wcześniej takiego samego w Zgierzu, został w środę zatrzymany przez policję. Informacje o ośrodku w Wolnicy podawaliśmy 2 tygodnie temu jako pierwsi. Jako jedynym po kilku godzinach oczekiwania i rozmów z przedstawicielami kościoła starokatolickiego udało nam się również wejść z kamerą do środka. Okazało się, że dom schronienia działa, ale bez pozwoleń i z naruszeniem przepisów obowiązujących placówki, w których przebywają osoby starsze i chore. Po 2 dniach w Wolnicy pojawili się przedstawiciele wszystkich możliwych służb. Kontrola trwała kilka godzin. W jej wyniku zdecydowano, że osoby przebywające pod opieką przedstawicieli tego ośrodka zostaną ewakuowane. 28 osób zostało umieszczonych w innych placówkach opiekuńczych w Wielkopolsce. 4 trafiły do szpitala. I jeżeli chodzi o Wolnicę, stan na dzień dzisiejszy jest taki, że nie ma już żadnego pensjonariusza. Wszyscy są zabezpieczeni, są w domach pomocy społecznej, w Centrum Interwencji Kryzysowej. Wolnica to najprawdopodobniej wierzchołek Góry Lodowej. Jednak wojewoda, jak tłumaczy Marlena Maląg, może kontrolować tylko te ośrodki, o których wie, czyli zarejestrowane. W miesiącu czerwcu kierowaliśmy do wszystkich samorządów w województwie wielkopolskim zapytanie i prośbę taką o koordynowanie, o przyglądanie się, czy na ich terenach nie powstają takie placówki, które nie są wpisane do rejestru i które ewentualnie na które należy zwrócić uwagę. I na to 226 samorządów, które są w województwie wielkopolskim, na nasze zapytanie odpowiedziały tylko 2. W piątek w Urzędzie Wojewódzkim odbędzie się spotkanie pracowników Wydziału Polityki Społecznej z przedstawicielami wielkopolskich samorządów dotyczące wczesnego wykrywania tego typu nielegalnych ośrodków. Założycielem tego w Wolnicy był Marek N., przedstawiciel Kościoła Staropolskiego, który podobną placówkę prowadził w Zgierzu. Warunki w domu opieki pod Łodzią były tragiczne. 6 osób zmarło, inne wymagały hospitalizacji. Dziś rano Marek N. na wniosek łódzkiej prokuratury został zatrzymany przez tamtejszą policję. Miasto zalegających z czynszem eksmituje do miejscowości Petryki w gminie Stawiszyn. To eksperymentalny projekt miejskiego zarządu budynków mieszkalnych, który podpisał umowę z firmą zewnętrzną na przeprowadzenie wykwaterowania. Dzięki temu miasto nie musi martwić się o lokale zastępcze, a przy okazji okazało się, że część dłużników, chcąc nadal mieszkać w Kaliszu, znalazło sobie mieszkania u prywatnych najemców. W połowie roku było ponad 70 wniosków o eksmisję z lokali w zasobach Miejskiego Zarządu Budynków Mieszkalnych. Część osób usłyszała wyroki. Żeby komornik mógł wykwaterować takiego dłużnika, miasto musi zapewnić mu lokal zastępczy. Przygotowanie takiego pomieszczenia przed wykonaniem eksmisji jest kosztowne, wymaga pewnych remontów. Ponadto jest później problem z odzyskaniem tego pomieszczenia, bo często trzeba znowu występować o eksmisję z tych pomieszczeń. Te pomieszczenia odzyskujemy zdewastowane, ponadto są koszty związane z samym przeprowadzeniem eksmisji, często z utylizacją pewnych zbędnych rzeczy, które są w pomieszczeniach. Są to znaczne koszty. Koszty i organizacja eksmisji spadają na samorząd, dlatego ten postanowił, że eksperymentalnie podpisze pilotażową umowę z firmą zewnętrzną, która przeprowadza wykwaterowanie dłużników. Pierwszych 5 rodzin zostało wyeksmitowanych do budynków w Petrykach w gminie Stawiszyn. To są lokale w budynkach. One muszą spełniać warunki przewidziane w ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie kodeksu cywilnego. I oczywiście w tego rodzaju eksmisjach uczestniczy komornik. Są te eksmisje przeprowadzane zgodnie z przepisami, zgodnie z prawem. Okazało się, że nie wszystkie osoby chciały skorzystać z tych pomieszczeń w Petrykach i znalazły sobie inne lokale mieszkalne we własnym zakresie. W okresie zimowym eksmisji się nie przeprowadza. Przez ten czas MZBM będzie analizować, czy eksperymentalny projekt opłaca się miastu.
Gdzie jest załącznik? Tak można zapytać po czwartkowej sesji Rady Miejskiej Kalisza. Przeoczenie ponad 90-stronicowego dokumentu mogło sprawić, że Kalisz straciłby szansę na 8 milionów złotych. Zguba to ważna część planu gospodarki niskoemisyjnej, której nową wersję radni akceptowali w maju i we wrześniu. Teraz okazało się, że magistrat przy okazji korekt zapomniał dołączyć sporych rozmiarów dokumentu, o którym urzędnicy przypomnieli sobie w środę i postanowili ponownie dać rajcom do przegłosowania już w pełnej wersji w czwartek, czym wywołali spore zamieszanie na sesji. A wszystko pod presją czasu, bo wniosek na miliony można składać jedynie do poniedziałku. W środę pracownicy kalskiego ratusza zauważyli, że w aplikacji brakuje 90 stron ważnych dokumentów. Wniosek jest przygotowywany, tak? W trakcie przygotowania wniosku wynikła taka sytuacja, że na stronie wojewody nie ma jednego załącznika, który, bo jest to ogłaszane, nie znalazł się jeden z załączników. W związku z tym musimy tak przygotować dokumenty, żeby były prawidłowe i żeby można było złożyć wniosek o dofinansowanie. Termin składania wniosków mija w poniedziałek, dlatego w magistracie zaczęła się burza. Uzupełniony plan gospodarki niskoemisyjnej musieli zaakceptować radni i to jak najszybciej. Na szczęście dla urzędników dzień po zauważeniu braku zaplanowana była sesja. W połowie obrad, a nie jak nakazują przepisy, wiceprezydent Barbara Gmerek niespodziewanie zaproponowała zmianę porządku obrad i dodanie punktu, w którym radni będą mogli poprawioną kolejny raz wersję planu zaakceptować. Ponieważ była to pierwsza sesja, kiedy ja już byłam wiceprzewodniczącą, wiceprezydentem miasta, niestety nie miałam dosłownie czasu na to, żeby te materiały przeanalizować. Do materiałów, które otrzymaliście Państwo jako załączniki do tej uchwały, nie został dołączony jeden dokument. Jest to plan zrównoważonej mobilności miejskiej. Szczerość wiceprezydent wywołała nie tylko zdumienie, ale też konsternację. Tym bardziej, że to nie pierwsze, bardzo ważne i konieczne zmiany w planie gospodarki niskoemisyjnej. Pierwsze akceptowali w maju, kolejne we wrześniu. Teraz usłyszeli od prezydenta Grzegorza Sapińskiego, że zaginiony załącznik to wina Daniela Kaparuka, jeszcze do niedawna chwalonego naczelnika Wydziału Rozbudowy Miasta i Inwestycji. Zakładam, że też bardzo ważne załączniki. Nie chcielibyśmy, żeby ten bałagan prezydenta przynosił też na Radę Miejską. To są rzeczy, które trzeba przeczytać, przeanalizować, przedyskutować. Jak jest pilna potrzeba, to zróbmy nadzwyczajną sesję. Ale nie, musimy do tego podejść w sposób profesjonalny, a nie ad hoc. Na tym nie koniec. Radni mieli przegłosować coś, czego nie widzieli, nie mówiąc o czytaniu i analizie. Po burzy na mównicy padła propozycja. Wniosek formalny kolegi, a mianowicie o tym, żeby ogłosić przerwę i w tej przerwie, nie wiem, wydrukować odpowiednią liczbę dokumentów i wszystko dalej procedować. Czekając na zgubę, wiceprezydent i podwładni jej urzędnicy zajmujący się wnioskami w kuluarach dostali naganę. Od radnych tak, dla Kalisza, którzy namaścili Barbarę Gmerek na stanowisko. W końcu bez czytania załącznika 13 radnych poparło zmienioną uchwałę dotyczącą planu gospodarki niskoemisyjnej, a 8 się wstrzymało. Dokument ma zostać złożony do poniedziałku. Czy Kalisz dostanie pieniądze na termomodernizację żłobków i przedszkoli? Być może, jeśli niczego nie przeoczono. I tą informacją kończymy weekendowy przegląd wydarzeń. Magazyn Miejski już w poniedziałek o 17:15. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia.